No witam Cię człowieku w serii Porcja Ciekawostek, czyli serii, którą serwujesz mi Ty i Wy wszyscy moi kochani widzowie. Pamiętajcie, że za każde 300 lajków pod tym odcinkiem leci jedna dodatkowa ciekawostka w następnym odcinku. Tak, to jest reunion tej serii! Tak, tak, kochamy, uwielbiamy ją i tak dalej, i tak dalej. To są redaktorzy dzisiejszego odcinka. Jeżeli tak jak Ty, tak jak oni, chcesz się znaleźć tutaj na Hall of Fame, Hall of Fame, to wiadomo, wpadaj na Instagrama i pisz swoje ciekawostki. Czajcie, robiłem kiedyś taki eksperyment na moim TikToku, którego już usunąłem, co by się stało, gdyby wszyscy ludzie skoczyli. No i okazało się, że jedno wielkie nic, cały TikTok mówił, że teraz to jedna wielka fala, że nie ma 1000 decybeli, tam się wszystko zniszczy i tak dalej, i tak dalej. No okazuje się, że nic, a nawet jeden z moich widzów postanowił to wszystko tak sprawdzić i doszedł do wniosku, że gdyby no, wszyscy skoczyli w jednym momencie, w jednym punkcie, byłoby to wszystko, ten cały skok skoncentrowany, to Ziemia zmieniła położenie o wielkość atomu wodoru. Ciekawostka, nazwa papierosów Lucky Strike, no może ją kojarzycie, one są dość charakterystyczne, wzięła się z tego, że podobno w jednej ze 100 paczek, jedna na 100 paczek papierosów, zawierała marihuanę. Żyrafa ma tyle samo kręgów szyjnych, co człowiek. 7. Sęk w tym, że no, te kręgi żyrafy są zdecydowanie dłuższe. Przez to no, żyrafa ma dłuższą szyję. Ciekawe, jakbyśmy wyglądali z szyją żyrafy, ale w pewnych afrykańskich plemionach chyba to już robią od dawna. Kolejną ciekawostką jest fakt tego, że na Jowiszu znajduje się taki cyklon, który jest już tutaj na tym Jowiszu od ponad 356 lat. Jest on widoczny na amatorskim teleskopie. Ten cyklon nazywa się, uwaga, wielkoczerwona plama. No zresztą chyba wiecie dlaczego tutaj jest zdjęcie. Ciekawostka jest taka, że Statua Wolności, no tak wyglądała na początku, bo była wykonana z miedzi, jednakże przez reakcje chemiczne, no, zzieleniała. Może z zazdrości. Przed wieżą Eiffla? Żyć. Kojarzycie może pandy wielkie, co nie? No to w Chinach chińscy urzędnicy powiedzieli tak, no kiedy już tam były te dwa osobniki tylko, samiec i samica, postanowiono wszcząć naprawdę ostre środki do tego, żeby ta gadzina, czy ten pandzina przeżyła, okej? Okay? No i tak to wszystko ładnie zrobiono, że tych pand już jest około 1800. Tak jak Adam i Ewa, wiecie, z dwóch tych ludzi się tyle gatunków, znaczy tyle charakterów się porobiło. Jezus Maria, nie, Biblia kontra fizyka. O Jezus Maria, ksiądz tu mnie przechrzcił, bo Boże, Jezus Maria, ekskomunika od razu! No ale... W 1983 roku, mało kto wie, ale rolę tego Adasia Niezgódki z Akademii Pana Kleksa. Jak przeżyć Akademię Pana Kleksa? Jezus Maria, ale to było porąbane. No to rola Adasia Niezgódki, czyli jednego z głównych bohaterów tego reality show, tego Big Brothera dla 9-letnich chłopców, ale to źle brzmi teraz z perspektywy czasu. No to głównego bohatera miał zagrać sam Rafał Trzaskowski. Tak, ten Rafał Trzaskowski. W McDonaldzie średnio smaży się około 1,5 miliona tony ziemniaków rocznie, czyli to jest w procentach 15% całkowitej produkcji tego warzywa w Stanach Zjednoczonych. Czajcie to? No Polska podobno ziemniakami stoi. Nie, Polska to cebula. Polska cebula. Polish cebula. W Grecji zakazane jest chodzenie na szpilkach. A szkoda, bo podobno jeżeli dziewczyny chodzą na szpilkach, to jest, tam widziałem kiedyś, że zwiększa się poziom estrogenu, przez co są bardziej kobiece. Jezus! Ja lubię szpilki! Czerwone szpilki, czerwona szminka, czerwone szpilki. No, kurde, już od razu mi się włącza disco polo, co nie? Mój wujek jest disco polowcem. To jest kolejna ciekawostka. Mój wujek jest disco polowcem, prowadzi zespół selfie od A ja mam Anię, co nosi okulary. No, znacie, kurde. Widziałem, że tańczysz, kiedy kichasz. Robisz takie... Twoje serce na moment staje, lecz nie jest to na tyle niepokojący stan, by nie wróciło. Czajcie, jakby tak kurwa kichać cały czas, że tam gdzieś z 2 minuty to no źle by było. Kiedy dwie płaźnice, to jest płaźnica, też o tym nie wiedziałem, są obojniakami i chcą się wycimcirimciać, to toczą wojnę na siurki i kto pierwszy włoży drugiemu tego odpowiednio mocno, ten no przejmuje rolę faceta i jest facetem w tym związku, a ten drugi wtedy ma rolę kobiety. Jezus Mary, ale to dziwnie brzmi. A jakby taka u nas była walka, o mój Boże, feministki byłby uradowany, ukontentowany. Nie byłoby w końcu wyzysku. Trzecia fala feminizmu miałaby sens. Pierwsze dwie tylko miały. Pani Maju Staśko, zapraszam na walkę. Fake MMA. Jezus. O my God. Nie, no, gardzę feminizmem, co ja wam mówię. Mimo wszystko, to gardzę feministkami. No nienawidzę ich. No, to...
chwili narodzin panda ma mniejsze rozmiary niż mysz. To jest akurat świeżo urodzona panda. Pojedyncze makarony na słynnym włoskim daniu spaghetti nazywa się... Także! Spaghetti to! Największą populacją, albo no nie wiem, tak samo jak u nas, no wiecie, Polacy są mniejszością zazwyczaj największą w USND, w Chicago, gdzie tam praktycznie co drugi godą po polsku. Znaczy mają tą swoją gwarę, tam gdzieś prysiały po jakimś tam języku. No to wśród Japończyków taką największym odsetkiem takich odludków, można powiedzieć, no oni się znajdują w Brazylii. Ci Japończycy, czyli tam wiecie, którzy tam są, ale ich nie ma oficjalnie, że tam są Japończykami, ale są Brazylijczykami, to tam jest ich 1,6 miliona. Hiszpania nie ma... A, pewnie oglądałeś Euro 2020 i ten wpierdzie, znaczy nie, no legendarny 1-1 z Hiszpanią, a później wpierdzie z pozostałymi dwiema reprezentacjami w grupie, tak jest wspaniale, wstyd. No to pewnie mogłeś zauważyć, że Hiszpanie nie śpiewali hymnu. Dlaczego nie śpiewali hymnu? Ponieważ w ich hymnie nie znajduje się ani jedno słowo, tylko tak siedzisz tam dumnie wypiętą piersi. Tak. No i później strzelasz parę bramek Polakom. I do półfinału docierasz, gdzie przegrywasz w rzutach karnych. Bo masz niestety... Troszkę kulawy atak Juventusu, ale tak swoją drogą. Początkowo zabawki Lego miały wyglądać tak. I to jest taka takaczka. Tak. Tak miało wyglądać kiedyś Lego. Ciekawe, jeżeli by nie zrobili tego pivotu, czyli takiego zmiany, takiego rebrandingu. Ciekawe, czy przeżyliby i robili to dalej. Jak przeżyć Lego? Ludzie mają w 50% takie samo DNA jak banany. No w sumie co drugi to banan. Mózg człowieka składa się z 80% z wody. Ta pozostałe 20% to inteligencja, bo każdy człowiek jest inteligentny. Tylko, że niektórzy mniej. Może mają więcej procent wody? Nie wiem. Może to średnia? Co dziesiąte dziecko w Europie, więc no czysto teoretycznie kilka tysięcy z was, zostało poczęte na łóżku z Ikei, kochani. No widzicie, górka wodna Szwecja ma wkład w polską demografię. Czajcie, jak się nazywa wada polegająca na tym, że osoby boją się albo nie mogą wypowiadać długich wyrazów? Hipopomomonteseskipedalifobia. Tak, to bez kitu, to bez kapy, tak jest. W pierwszym automacie na świecie, który kiedykolwiek powstał, on był sobie w Egipcie, no i można było tam kupić wodę święconą. Wiecie, no to wszystkie diabelskie dusze albo diabelskie sidła. No i cóż, to tyle. Pamiętajcie, że co 300 lajków to jest jedna ciekawostka więcej, no i żeby wysyłać, no jest a tutaj to pokażecie się w Hall of Fame, tak samo jak niektórzy tutaj, te ludziki. Ja jeszcze tutaj tylko prawidłnie przypomnę, że możecie sobie pobrać pierwszą część, pierwszy rozdział mojego podręcznika z fizyki całkowicie za darmo, jest link w opisie, więc polecam sobie sprawdzić, naprawdę masa wiedzy, możecie sobie zobaczyć, czy mój sposób przedstawiania fizyki wam leży, no i kiedy pojawi się całkowita sprzedaż, kupić dla siebie, dla swojej szkoły, bądź zainteresować się kursami, bo taka sama wiedza albo i lepsza znajduje się na fizyka dla opornych i matematyka dla debili.pl. To tyle. Dziękuję bardzo. Pa, pa!